Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym, a było z nim 12 oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości. Maria zwana Magdaleną, którą opuściło 7 złych duchów, Joanna żona Chuzy, zarządcy u Heroda, Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia. Oto słowo Pańskie. Bardzo serdecznie was witam. Cieszę się z waszej tak licznej obecności. Ja wiem, że tutaj w tych stronach to jest normalne, że tyle ludzi przychodzi na różnego rodzaju nabożeństwa, msze, jubileusze, odpusty, ale tam, gdzie pracuję, na co dzień posługuję, to takich tłumów już dawno, dawno nie ma. Tam jak przyjdzie więcej niż 20 osób, może 30, to się cieszymy, a was tutaj jest no, zdecydowanie więcej. Także dziękuję wam za to piękne świadectwo wiary. I cieszę się, że będę mógł się z wami podzielić refleksjami nad dzisiejszym Słowem Bożym. No, myślę, że ono jest bardzo ważne, jak każde Słowo Boże jest ważne, ale myślę, że na ten moment, w którym się teraz znajdujemy, naszego życia, także tego, co się dzieje teraz wśród nas, w rodzinach, w małżeństwach, w Kościele, to tym bardziej potrzebujemy tego Słowa, które będzie nas prowadziło i będzie pokazywało, jak mamy w tym wszystkim się odnaleźć. I tak już pierwsze zdanie, nad którym warto się zastanowić, padło w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Mianowicie apostoł Paweł zadaje nam wszystkim takie pytanie. Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają. Oczywiście należy rozumieć, że on mówi o tym w pewnej przenośni. On nie jest fałszywym świadkiem Boga, ale można się jednak zastanowić, czy nie jest jednak tak, że często w istocie jesteśmy jakby fałszywymi świadkami Jezusa Chrystusa. A co to byłoby być prawdziwym świadkiem? Kto jest tym prawdziwym świadkiem Jezusa Chrystusa, a kto jest fałszywym świadkiem? Prawdziwy świadek Jezusa Chrystusa zawsze przyjmuje pełnię Jego nauki i on trwa przy Nim aż po krzyż. Fałszywy świadek przyjmuje tylko to, co mu pasuje i bardzo szybko odchodzi od Jezusa. Już kiedy pojawiają się pierwsze trudności, przeciwności, tego nie ma. Rozmawiałem kilka dni temu z pewną młodą kobietą na temat tego, co się dzieje u niej w pracy. Pracuje też tam, gdzie ja, w Poznaniu. No i mówi, że przeraża ją to, jak tam ludzie nie mają swojego zdania i tak idą za tłumem. A więc, że teraz tam jest modne mówić źle o Kościele, o Bogu, nie przyznawać się do wiary, no to większość tak robi. I ona mówi, ja jestem jedyna w pracy, która przyznaje się do tego, że chodzi do Kościoła, że wierzy w Boga i jest z tego powodu bardzo mocno prześladowana. A cała reszta to jest jej przeciwna, że nie może nawet otwarcie powiedzieć tego, co chciałaby mówić o Bogu, o wierze, o Kościele, bo natychmiast zostanie zlinczowana. I powiedziała, że przecież oni, większość z nich jeszcze do niedawna normalnie chodzili do Kościoła, wierzyli. Co się z nimi stało? I czy to właśnie nie jest przykład tych fałszywych świadków Jezusa Chrystusa? Gdy tylko okoliczności stały się przeciwne, to ich już nie ma. Przecież i tamte kościoły były pełne. I tam na ulicach wielu potrafiło wejść do kościoła, przejąć się obecnością kościoła. No dzisiaj tak już nie jest. Właśnie, jakim jestem z tych świadków? Czy prawdziwym, czy fałszywym? Czy jeżeli zaczną się przeciwności, zostanę, wytrwam? Czy raczej zniknę, schowam głowę w piasek? Uznam, że przez jakiś czas lepiej się nie wychylać. I ta postawa nie wychylać się, to ona dzisiaj niestety jest taką chorobą, która troczy wielu chrześcijan. Ale my mamy wpatrywać się w te pozytywne przykłady. I tych pozytywnych przykładów dostarcza nam dzisiejsza Ewangelia, która konkretnie mówi o kobietach, które szły za Jezusem, za apostołami. Czytamy w krótkim zdaniu. Kilku szło za Jezusem.
kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości. Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło 7 złych duchów, Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda, Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia. I one bez wątpienia były prawdziwymi świadkami Jezusa Chrystusa. One dlatego wytrwały przy Nim, dlatego przy Nim zostały, co najmniej z kilku powodów, ale przede wszystkim dlatego, bo one naprawdę doświadczyły Jego mocy. One wiedziały, że to, co mówi Jezus Chrystus, to nie są puste słowa, ale to jest nauka z mocą, która przemienia ich życie, uzdrawia je. Że to nie jest tak, że ja idę do kościoła i słyszę sobie różne słowa, które są wypowiadane z ambony czy w ramach homilii, kazania i to mnie w ogóle nie rusza. Bo tak się dzieje, no niestety, w przypadku wielu ludzi, ale takich, których serca zamknięte są na Boga i oni nie chcą, żeby ta łaska cokolwiek robiła w ich życiu, żeby cokolwiek zmieniała w nich samych, w ich patrzeniu na świat, żeby ta łaska czasami odbierała im to, co jest złe. No tak wielu idzie do kościoła, no bo musi, ale wtedy niewiele doświadczył. One słuchały Jezusa właśnie po to, żeby coś się w ich życiu zmieniło, bo one wiedziały, że są dosłownie na dnie i że to jest ktoś. Pojawił się ktoś, kto im pomoże wydostać się z tych ciemności, zacząć żyć na nowo, pełnią radości i szczęścia. I tym kimś jest sam Jezus Chrystus. A więc one doświadczyły Jego mocy i dlatego przy Nim są, zostały. To jest bardzo ciekawe, bo ja jako kapłan spotykam cały czas i takich, którzy od urodzenia są blisko Pana Boga, otrzymali łaskę wiary, mają ją z rodziny, z przykładu swoich bliskich i pięknie Panu Bogu za to dziękować, że ktoś miał takie sprzyjające warunki, aby móc poznać Jezusa Chrystusa. Ale też przekonuję się, że bardzo często oni marnują tą łaskę i przychodzi jakaś pierwsza pokusa, jakaś próba, trudność i bardzo szybko okazuje się, że ta ich wiara była chwiejna, łamią Boże przykazania i stają się takim antyświadectwem, co najmniej letnim katolikiem. Ale z kolei też spotykam się z takimi, którzy naprawdę mają swoje za uszami i niejedno w swoim życiu wykroili, ale opamiętali się, zaczęli modlić tak na serio, prosić Boga, żeby ich uzdrowił i kiedy przyszła ta łaska, kiedy coś zaczęło się w ich życiu naprawiać, to oni wiedzą, że już nie chcą z tej drogi zejść. Że tylko w Jezusie Chrystusie jest to, co tak naprawdę w życiu człowieka się liczy. I to jest właśnie takie wielkie świadectwo dla mnie jako dla kapłana. I przekonuję się nie po raz pierwszy o prawdziwości zdania, które też wypowiada Jezus Chrystus, że zabójcy i prostytutki przed wami mogą wejść do Królestwa Niebieskiego, bo mają sobie czasami więcej pokory i miłości, prawdziwej, szczerej miłości i wiary, że to nie jest takie powierzchowne i puste. A więc oni doświadczyli tej Bożej łaski, Bożej miłości, są do niej przekonani i nie odstąpią od Jezusa ani na krok. Tak właśnie było w przypadku tych kobiet, o których wspomina dzisiaj Ewangelia. Każda z nich miała swoje za uszami, ale doświadczyły miłości Jezusa Chrystusa, doświadczyły Jego mocy i wiedziały, że tylko tutaj jest życie, prawdziwe życie. I ze względu na to potrafiły pozostawić to stare. Pozostawić także to, co w ich życiu przynosiło im konkretne zyski. I Maria Magdalena, bardzo bogata kobieta, Ewangelie poniekąd wspominają, co było źródłem tej jej majętności. Czy też Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda, no, pracowała u samego króla, a więc jej majątek musiał być wielki, jej zarobki były gigantyczne, jak na warunki tamtejszych ludzi. I to wszystko zostawiła. Zostawiła pieniądze, majątek ze względu na Jezusa Chrystusa. A więc, kiedy chcesz iść naprawdę za Jezusem Chrystusem, musisz ze swojego starego życia odrzucić to wszystko, co wtedy było dla ciebie ważne, co nawet dawało ci jakąś korzyść, majątek, co powodowało, że wyróżniałeś się spośród społeczeństwa, że może w ich oczach byłeś ważny, że ciebie podziwiali, ale to tak naprawdę oddalało ciebie od Pana Boga. Jeżeli rozpoznasz w Chrystusie swojego Boga, rozpoznasz miłość, to nie będzie ci przykro, nie będzie ci żal, że będziesz musiał to zostawić. To będzie niejako naturalne. I zobaczysz, że to wszystko to marność, że tak naprawdę liczy się tylko On. A dzisiaj jest na odwrót, wielu ludzi właśnie przelicza na te złotówki. Wszystko.
Zdarza się, że mnie zapraszają za granicę do Polaków pracujących w różnych krajach, czy w Europie, czy na świecie, na rekolekcje, spotkania. I niejednokrotnie słyszę to i od nich samych, i od kapłanów, którzy przy nich pracują, że przeraża ich to, jak nieraz Polacy, ci, którzy mienią się katolikami od urodzenia, potrafią sprzedać dosłownie Pana Jezusa swoją wiarę za te nędzne 30 srebrników. Za ten dodatkowy grosz zarobek, tych parę euro czy dolarów, za dodatkową niepotrzebną pracę w weekendy, w soboty, w niedzielę, kiedy by mogli być z rodziną, poświęcić jej trochę czasu, przede wszystkim także dla Pana Boga. Nie, bo oni chcą zarobić więcej. Oni chcą mieć więcej. Dla tych paru nędznych dolarów sprzedadzą wszystko, i swoją rodzinę, i miłość, i żonę, męża, dzieci, ale przede wszystkim swoją wiarę Boga. Nie chcemy, nie lubimy, nie potrafimy rezygnować z tego, co ciągnie nas w dół. I niestety tutaj zły duch wygrywa, zwycięża. Bo wciąż myślimy, że da się pogodzić jedno z drugim. A Bóg jest przecież Bogiem zazdrosnym. Niektórzy mówią, to jest przecież tak trudne. To jest tak trudne, by zostawić tyle rzeczy dla Pana Jezusa, kiedy jest tak wiele pokus, żeby żyć trochę lepiej. Będzie o wiele trudniej jeszcze teraz, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, jak wyglądają sprawy materialne, co się dzieje z cenami, co robi inflacja, jak bardzo potrafi pustoszyć nasze portfele, nie tylko inflacja, wiele innych rzeczy. I będzie jeszcze więcej pokus, żeby dorobić sobie na boku, żeby jednak nie dać się temu powszechnemu lękowi, bo wielu ludzi robi to nie tylko z chciwości, byłbym niesprawiedliwy, gdybym tak powiedział, ale robią to z lęku, autentycznego lęku. Tak jak z lęku ludzie wyprawiali głupoty przez te ostatnie 2 lata, kiedy bali się tej najsłynniejszej choroby świata, i to samo będą robić teraz, bo boją się. No poniekąd jest to naturalny lęk przed głodem, przed brakiem podstawowych środków materialnych do życia. To trzeba zrozumieć. Ale bardzo łatwo jest przekroczyć taką granicę, kiedy człowiek dosłownie jest w stanie sprzedać swoich najbliższych, wiarę Boga, żeby tylko zabezpieczyć swój byt. I tutaj trzeba tę pokusę rozpoznać i cały czas modlić się: Boże, nie pozwól, abym doświadczył nędzy, ale też nie dopuść, aby lęk przed nędzą zabrał mi Ciebie. O to powinniśmy się codziennie modlić. Jak czytamy w tej Ewangelii, te kobiety spotykały wielkie łaski od Pana Jezusa i miały też bardzo konkretne dowody, że Jezus je uzdrowił. To były też równocześnie znaki, że one idą za Nim, czyli że towarzyszy im Jezusowa łaska. I tutaj konkretnie zostało nazwane to, że kilka kobiet uwolnił od złych duchów i od słabości. W tym tłumaczeniu czytamy słabości, w niektórych od chorób. No ale na pewno doświadczyły czegoś realnego i trwałego. I teraz warto tutaj zwrócić uwagę na to, że jeżeli to wszystko, o czym tutaj czytamy, było przyczyną spowodowane grzechami, które wcześniej były obecne w ich życiu i to zostało im zabrane, to czy jeżeli ty ciągle doświadczasz jakiegoś rodzaju nękania, czy to ze strony złych duchów, czy chorób, oczywiście mogą być choroby, które mają przyczyny naturalne, ale także i takie, które są spowodowane naszymi grzechami, działaniem, szkodzeniem, nękaniem złego ducha, to jeżeli one ciągle są, a ty twierdzisz, że jesteś blisko Pana Jezusa, to trzeba sobie uczciwie zadać pytanie, dlaczego ciągle tak jest? Czy to Pan Jezus zostawił, abyś nie odszedł od Niego, czy może dlatego, że jedną nogą ciągle siedzisz w tym samym bagnie? I tutaj konkretnie pamiętam rozmowę z pewnym mężczyzną, który mówił mi, że trwa już 2 lata po nawróceniu blisko Pana Jezusa, stara się jak najlepiej Mu służyć, wypełniać swoje obowiązki, ale ma taką jedną bardzo przykrą dla niego dolegliwość, przypadłość wiążącą się z grzechem ciężkim przeciwko 6. przykazaniu i sobie z tym poradzić nie może. I tak od słowa do słowa, kiedy wgłębialiśmy się w ten temat, okazało się, że on tak do końca nie chce sobie pozwolić, aby mu to Pan Jezus zabrał, że sobie zostawia takie pewne otwarte furtki, że on nie chce i nie potrafi się tak całkowicie, radykalnie odciąć od tego starego życia, od tego grzechu. Bo kiedy ja mu mówię, że jeżeli ty naprawdę chcesz iść za Panem Jezusem, jeżeli chcesz doświadczyć Jego uzdrowienia, łaski, to ty przynajmniej na jakiś czas, może na rok, może krócej, nie wiem, ale wyrzuć ten komputer z domu. Pozbądź się tego smartfona. Nie musisz mieć takiego, który ma ten kontakt z internetem.
bo jeżeli to jest źródłem tego grzechu, ty musisz to ze względu na Pana Jezusa od siebie odrzucić, tak jak alkoholik musi wyrzucić z domu każdą butelkę wódki, którą tam gdzieś chomikuje, schował. Bo to byłoby nieuczciwe prosić z jednej strony Pana Jezusa, uzdrów mnie, a z drugiej strony zostawić sobie właśnie takie furtki na czarną godzinę. I właśnie, no z jednej strony takie przekonanie, idę za Panem Jezusem, a z drugiej strony sporo rzeczy zachomikowanych, gdzieś tam głęboko zamiecionych pod dywan i ciągle pretensje do Pana Boga, Boże, dlaczego ten problem się za mną wleczy? Jeszcze pół biedy, jeżeli ktoś potrafi mieć te pretensje do Pana Jezusa, bo są tacy, którzy już to tak tolerują i zaakceptowali, że im to nie przeszkadza grzeszyć, jeszcze nie daj Boże, ale tak robią, przyjmować komunię świętą i uważać, że wszystko jest okej, bo byli tam u jakiegoś pogubionego kapłana czy zakonika i się dowiedzieli na spowiedzi, że spokojnie możesz przyjmować komunię świętą. Z tymi grzechami ciężkimi możesz przyjmować komunię świętą. To jest psychologia, naukowcy dowiedzieli, że to nie ma nic wspólnego z duszą, że to jest sprawa jak najbardziej naturalna. I tak niestety jest, że ludzie przyjmują komunię świętą w grzechach ciężkich i w ogóle już nawet nie ma w nich ochoty, żeby cokolwiek sobie przepracować. A więc zadaj sobie pytanie, jakie demony jeszcze są obecne w twoim życiu i dlaczego są obecne? Czy naprawdę idziesz za Panem Jezusem? Radykalnie zostawiłeś stare życie? Czy raczej ciągle coś tam za sobą wleczesz? Warto jeszcze z innych powodów przyglądać się tym kobietom, które idą za Jezusem. Zauważmy, że one nie liczyły się z opinią otoczenia. Na pewno były wyśmiewane przez Żydów. Ogólnie w tamtych czasach kobiety nie miały łatwo wśród mężczyzn, a szczególnie w środowisku żydowskim. Ale jednak pomimo tego potrafiły z odwagą iść za Nim i służyć Jezusowi, apostołom, bez względu na to, co słyszały, jakie były uprzedzenia. I tutaj warto zadać sobie pytanie. Jasne, łatwo jest przyznawać się do Pana Jezusa, praktykować, jeżeli wszystko dookoła sprzyja. I dobrze, że tworzycie takie środowiska, klimaty w swoich domach rodzinnych, w parafiach, w miejscach, zakładach pracy, że niejako wszystko sprzyja temu, żeby przyznać się do Pana Boga. Ale jeżeli to się zmieni, jeżeli pojedziesz gdzieś w świat i zobaczysz, że nagle jesteś tym jedynym, to czy będzie ci łatwo przyznać się do Pana Jezusa? Mówią ci, idziemy na jakiś tam marsz proaborcyjny albo jakieś tam prawa do zabijania, no, norma, codzienność w innych częściach Polski czy świata. Czy wtedy powiesz, no nie, ja się z tym nie zgadzam, nie pójdę? Jesteś w stanie przyjąć wszystkie złe słowa, odtrącenie, napiętnowanie, stygmatyzację, że jesteś gorszy, że jesteś inny, zaściankowy, że jesteś za klerem? Będą na tobie wieszać psy, wylewać na ciebie wiadra, pomyj. Czy jesteś w stanie to przyjąć? Ja myślę, że to i gorsze rzeczy musiały przyjąć te kobiety, które za Jezusem szły, ale tym się zupełnie nie przejmowały. Dlaczego? Bo kochały. Bo kochały, jeszcze kilka razy dzisiaj to powtórzę, jak bardzo ważne jest, żeby szczerze pokochać Pana Jezusa. Ja myślę, że one też były Mu po ludzku wdzięczne za to wszystko, co im okazał, za wszelkie łaski. I właśnie ta wdzięczność z jednej strony pomagała im trwać w tych trudnych chwilach, ale także otwierać swoje serce na Jezusa i na apostołów. I tego ślad również znajdujemy w dzisiejszej Ewangelii. A więc szły te kobiety za Jezusem i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia. No właśnie, a więc to, co miały, ofiarowały na rzecz Jezusa, na rzecz apostołów. I zadajmy sobie pytanie, co my potrafimy dać Jezusowi, co my możemy dać dla Kościoła, dla parafii, dla ewangelizacji, dla kapłanów, dla wszystkich osób, także świeckich, które są zaangażowane w dzieło głoszenia Jezusa Chrystusa. Czy potrafimy ofiarować na przykład swój czas, umiejętności, talenty, może także i majątek, swoją pracę? Na ile w tobie jest żywe takie pragnienie, by się tym dzielić? To też jest jakiś znak wdzięczności tego, co Jezus tobie uczynił i co ty możesz Jezusowi oddać. To jest niejako naturalne, że jeżeli ty otrzymasz od kogoś jakąś dobroć, miłość, to chcesz tej osobie oddać, mówić, że chce ci się jakoś odwdzięczyć. Oczywiście ta pierwsza powie, nie trzeba mi się odwdzięczać, robię to dla ciebie z dobrego serca, z miłości, tak po prostu, za darmo. Ale jest w tej drugiej osobie, ale mimo wszystko, no jakoś chciałbym ci oddać. No i właśnie, jeżeli coś takiego w tobie jest,
kiedy w tej miłości spotykasz się z Jezusem, że dla Niego chcesz coś zrobić, dla tej lokalnej wspólnoty, parafii, dla Kościoła, no to bardzo dobrze. Ale jeżeli w ogóle nie ma w tobie takiego poczucia, to jest bardzo źle. A czasami to jest wręcz chorobliwie, kiedy ksiądz prosi, na przykład, proszę, żeby w najbliższą sobotę przyszły do kościoła jakieś osoby pomóc w sprzątaniu świątyni. I okazuje się, że przychodzą ciągle te same 4-5 starszych osób. Czasami przychodzi młodzież, kilkoro młodzieży, które są związane na przykład z księdzem i przyjdą zawsze. I ciągle te same osoby, a gdzie ta cała reszta? Kilka tysięcy osób, które niby przyznaje się do tego miejsca, do tej parafii. Nie chcę poświęcić swojego czasu, nie chcę poświęcić swoich sił. Uważam, że przecież mam ważniejsze i tylko przychodzą z pretensjami księży. A czy nie lepiej byłoby zatrudnić jakąś firmę, może dać im pracę, zarobić, niech oni to posprzątają. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś ty się poczuł za to odpowiedzialny. Tu nie chodzi tylko o kwestię sprzątania, ale o wiele innych. Tyle przecież różnych rzeczy, inicjatyw przy parafiach się wydarzy. I remonty, i budowy, i zwykła codzienna ewangelizacja. Są ludzie, którzy potrafią przyjść, powiedzieć, księże, co ja mogę księdzu ofiarować? Z siebie, swoich talentów, z czasu. Niedawno zgłosiła się do mnie taka jedna pani, no i mówi, że umie układać kwiaty, jakby trzeba było to nawet przy kościele, ona może coś takiego zrobić. No u nas parafii jest taka jedna pani, która tym się zajmuje i nie da sobie tego odebrać. No ale dobrze, że się taka zgłosiła. Druga, która też ma w sobie takie pragnienie. Jakiś czas temu przyjeżdża taki pan, akurat spotkałem go na pielgrzymce i mówi, że ma jakąś firmę i że on w ramach tej firmy chce zrobić coś do kościoła i zrobi to zupełnie za darmo. Ja mówię, panie, to pan na pewno nie jest wielkopolski, bo w Wielkopolsce to jest tak, że razy trzy, jak coś do kościoła, to razy trzy. Licznik bije razy trzy. Pan na pewno nie jest wielkopolski. No tak, no jestem gdzieś tam właśnie i tam podał region. Właśnie tak bliżej tego południa. Ja mówię, panie, to takich jak pan to już jest niewielu na wymarciu. Niech pan się tam dobrze konserwuje, bo już takich jak pan jest niewielu. Więc słuchajcie, naprawdę to są takie momenty, kiedy człowiek, aż ta łza się mu uroni gdzieś tam wokół, że jeszcze tacy ludzie są, coś za darmo do kościoła, ludzie. To jest coś nienormalnego, przynajmniej w tamtym regionie, gdzie jestem. Więc właśnie, te kobiety potrafiły dać z siebie i dać to, co posiadają, ze względu na Pana Jezusa, żeby mieć ten swój udział w ewangelizacji. Jasne, są też tacy, którzy to zrobią tylko po to, żeby ich nazwiska gdzieś później wymienić, głośno podziękować i nie daj Boże, gdy tego nie zrobisz, bo będzie później wielka obraza majestatu i już na pewno się w to nie włączą. Jak trudno dzisiaj być takim mistrzem, jak to się mówi, drugiego, trzeciego i czwartego planu. Czasami jest tak też przy okazji różnych rekolekcji, to widzę, na które bywam zapraszany, że są różne osoby zaangażowane i no, każdy chce tam coś z siebie dać, ale są takie pewne prace, no, do których niewielu jest spieszno, bo tego nie widać, że to jest naprawdę sporo roboty takiej właśnie ukrytej, pochłaniającej czas, ale ktoś to musi zrobić. I zawsze podkreślam, że to właśnie oni mogą mieć tą największą zasługę dla Pana Boga, że zrobili coś, czego w ogóle nie widać, ale zrobili to z miłości, modląc się do Pana Jezusa, żeby to przyjął pokornie, żeby to był ich wkład w organizację tych rekolekcji, czy tego spotkania, które gdzieś tam się odbędzie, że to jest dla nich bardzo ważne, że coś zrobili, co widzi tylko i wyłącznie Pan Jezus. Więc nie bójmy się być takimi mistrzami drugiego, czy piątego planu, czy nawet tego ostatniego planu. My, księża, też mamy taką pokusę, żeby robić takie rzeczy, które są widoczne, zauważone, a te takie drobne to już niekoniecznie, ale to właśnie one są w oczach Bożych najważniejsze. Bóg to widzi, Bóg to docenia. I w końcu nie ostatni w ramach tej homilii, ale w ramach tego konkretnego fragmentu, wątek, to te same kobiety spotkamy później pod krzyżem Jezusa Chrystusa. One zostały przy Nim aż do końca. I co ciekawe, to właśnie one zostały tam. Nie mężczyźni, nie apostołowie, ci, którzy przecież byli najbliżej, byli wybrani, ale one zwykłe, proste kobiety. I ponownie, bo zatrzymała je tam prawdziwa miłość, nie interesowność. Apostołowie kiedyś zapytali Pana Jezusa, co otrzymamy za to, że rzuciliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. One po prostu były, bo kochały i dlatego wytrwały pod krzyżem.
Najtrudniej jest wytrwać pod krzyżem, kiedy jest ciężko, kiedy przychodzi cierpienie, kiedy po ludzku wszystko wydaje się być przegrane. Zwróćmy uwagę na różne momenty naszego życia. Czy wtedy, kiedy jest trudno pod górkę, jesteśmy przy Jezusie, czy nie? I znowu, kilka dni temu mail od pewnego mężczyzny, który muszę cenzurować, bo padają brzydkie słowa. Pisze o swojej żonie. Oboje doświadczali sporo trudności, przeciwności z powodu swoich dzieci i w ogóle różnych trudnych sytuacji w tej rodzinie. Martwię się bardzo, bo dziś żona, która kiedyś pchnęła mnie ku Bogu i dzięki niej zacząłem widzieć swoje błędy, modlić się, głęboko nawracać się. Dzisiaj ona rzuca tym wszystkim o ziemię, łańcuszkiem świętym, obrazkiem zawierzenia, figurkami i mówi, że to wszystko li. Brzydkie słowo tutaj wykropkowane. Gdzie jest Bóg w tym wszystkim? Gdzie Maryja, która tak miała nam pomagać? I mówi, że w szkole widzi tych wszystkich rodziców, co mają Boga, brzydkie słowo, w cudzysłowie, gdzieś. I to wszystko jakaś ściema. Oni przynajmniej mają kasę, oni mają spokój, oni mają dzieci zadbane, spokojne, bez problemów. Dzisiaj nawet nie chciała ze mną dziesiątki różańca zmówić. Trudne chwile. Próby dla tej rodziny, dla tego mężczyzny, dla tej kobiety i bunt. Bo coś się nie układa. No przecież, modlę się. Oddaję Panu Bogu wszystko, swój czas i nagle są przeciwności. Dzieci nieusłuchane sprawiają problemy, w pracy pod górkę nie, brakuje pieniędzy. Jakże łatwo wtedy jest buntować się, rzucać świętymi figurkami i mówić, że ma się Boga gdzieś. No, czyli wytrwasz pod krzyżem wtedy, kiedy jest trudno, kiedy jest ciężko, kiedy jest prawdziwy krzyż, czy wytrwasz pod krzyżem. To nie jest proste. A być może jeszcze większe próby przyjdą na nas. I trzeba umieć przyjąć te drobne, abyśmy potrafili wytrwać w tych prawdziwych, ciężkich. Tak spoglądam na zegarek, czy już mam lądować, bo jestem w połowie. Ale ksiądz proboszcz mówi, że ja mogę mówić do rana. Ale rano muszę być w Licheniu, więc muszę skończyć szybciej. Więc postaram się skończyć w 10 minut. I dlatego teraz przejdźmy do postaci, która pięknie podsumuje swoim życiorysem to wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy, a ją też wspominamy dzisiaj w liturgii. Jest to święty Cyprian. Piękna, wspaniała postać, żyjąca w III wieku. I jedną z najbardziej wartościowych skrótów jego biografii wygłosił kiedyś papież Benedykt XVI podczas swoich kateches. I chciałbym tę katechezę w pewnym skrócie, ale niemalże w całości przeczytać. Owszem, można by ją omówić, ale zależy mi, żeby jednak ją tutaj przytoczyć z tego powodu, żeby was zachęcić do tego, żebyście czytali pisma apostolskie, pisma papieskie, przemówienia. Jana Pawła II szczególnie polecam, to dla mnie jest numer jeden. Także papież Benedykt XVI. To źle byłoby, gdyby to wszystko odeszło w zapomnienie, żeby ludzie tego nie pamiętali, bo to są naprawdę wspaniałe refleksje, medytacje, a szczególnie cenne te, które dotyczą życia świętych. I właśnie taką wygłosił papież Benedykt XVI. Warto sobie ich szukać i czytać, żeby to wszystko gdzieś nas prowadziło. I zaczynam czytać, będę robił takie momentami przerwy, żeby skomentować jakieś konkretne zdanie. W cyklu naszych kateches o wielkich postaciach starożytnego Kościoła dochodzimy dzisiaj, mówi papież Benedykt, do wybitnego biskupa afrykańskiego z III wieku, świętego Cypriana, który był pierwszym biskupem, który w Afryce osiągnął koronę męczeństwa. Jego sława w równym stopniu, jak zaświadcza diakon Poncjusz, który opisał jego żywot, jest związana z twórczością literacką i działalnością duszpasterską na przestrzeni 13 lat, które dzielą jego nawrócenie od męczeństwa. A więc popatrzmy, w stosunkowo niedługim czasie tak wiele dobra dokonało się w jego życiu. Cyprian, urodzony w Kartaginie w bogatej rodzinie pogańskiej, po burzliwej młodości nawrócił się na chrześcijaństwo w wieku 35 lat. On sam opowiada o swojej duchowej drodze.
I tutaj się skupmy. Bardzo ważne słowa napisane, zapisane przez Cypriana. Gdy jeszcze tkwiłem jakby w ciemnej nocy, pisze kilka miesięcy po przyjęciu chrztu, wydawało mi się wyjątkowo trudne i bardzo męczące wypełnianie tego, co miłosierdzie Boga mi proponowało. Byłem przywiązany do licznych błędów mojego poprzedniego życia. Nie wierzyłem, że mogę się od nich uwolnić. Do tego stopnia ulegałem przywarom i zaspokajałem moje zachcianki. Tu krótka przerwa, zobaczmy, jak to się może zgadzać z doświadczeniami tych, którzy się nawracają, którzy są już na tej drodze i z jednej strony odkryli Jezusa Chrystusa i Jego łaskę, a z drugiej strony no widzą, że to nie jest wcale takie proste, że ta ciemna strona wciąż kusi, wciąż to się za człowiekiem wleczy. Ale dalej pisze Cyprian, jednakże później z pomocą ożywczej wody zmyta została nędza mojego poprzedniego życia. Wielkie światło rozlało się w moim sercu. Drugie narodzenie odbudowało się we mnie całkowicie. Odbudowało nowe życie. W cudowny sposób zaczęły rozwiewać się wszelkie wątpliwości. Zacząłem pojmować w sposób jasny, że ziemskie było to, co żyło we mnie wcześniej, w niewoli pokus cielesnych. Natomiast boskie i niebiańskie było to, co Duch Święty we mnie zrodził. A więc przez Ducha Świętego otrzymał pomoc w tym, aby móc tym wszystkim zerwać. Modlitwa do Ducha Świętego, sakramenty, komunia święta, spowiedź szczególnie, to wszystko pomagało mu na nowo narodzić się do życia w Jezusie Chrystusie. A więc to ma być zachęta dla tych, którzy tą ciągle jedną nogą tkwią w jakimś bagnie, ale drugą już by chcieli być bliżej Pana Jezusa. Potem papież Benedykt XVI mówi, zaraz po nawróceniu Cyprian nie bez zazdrości i oporów został wybrany na urząd kapłański oraz do godności biskupa. W krótkim okresie swego biskupstwa stawał w obliczu dwóch pierwszych fal prześladowań zarządzonych dekretem cesarza Decjusza oraz cesarza Waleriana. Po szczególnie okrutnym prześladowaniu za Decjusza biskup musiał zaangażować się bardzo mocno przywrócenie dyscypliny we wspólnocie chrześcijan. Wielu wiernych bowiem wyrzekło się wiary albo nie zachowało się przynajmniej godnie w obliczu próby. Byli to tak zwani lapsi, czyli upadli, którzy gorąco pragnęli powrócić do wspólnoty. Dyskusja nad ich przyjęciem spowodowała podział chrześcijan w Kartaginie na tolerancyjnych i rygorystów. I tutaj w tym kolejnym wątku papież zaznacza, co działo się, kiedy był już biskupem, a więc wielkie, bardzo krwawe prześladowania chrześcijan. Wielu zaparło się wiary, czy to ze strachu, czy żeby nie stracić swoich pozycji, urzędów. Niektórzy z nich później upanowali się, no i chcieli się nawrócić z tego powodu, że zaparli się Pana Jezusa, zaparli wiary, ale były dyskusje, co z nimi zrobić. Czy oni powinni na nowo być przyjęci do wspólnoty. I było wielu takich, którzy mówili, nie ma takiej możliwości, zaparli się Chrystusa, koniec z nimi, a byli tacy, że no nie, trzeba dać im szans. A więc zauważmy, takie podziały także i dziś się rodzą wśród chrześcijan, katolików, kiedy spotykamy się z ludźmi nawróconymi, którzy mają za sobą ciężką przeszłość, że staramy się niektórym z nich dać szansę, ale wobec niektórych to patrzymy bardzo podejrzanie. No skoro on tak w życiu nawywijał, to czy jeszcze jest w stanie zacząć nowe życie? I tutaj właśnie zawsze zwycięża to miłosierdzie, duch miłosierdzia. Ten rygoryzm to jednak się nie sprawdzał i wtedy w czasach Cypriana, jak i dzisiaj. I tu uważajmy na te wszystkie jakieś ruchy, które niestety mocno odżywają w Kościele. Tych rygorystów takich skrajnych, gdzie już tego Bożego miłosierdzia nie ma, no tylko rzeczywiście piekło, potępienie za najmniejsze potknięcia, bo tutaj to robią sobie i wielu ludziom i Kościołowi wielką, wielką krzywdę. Także z tym to po prostu trzeba dzisiaj uważać. A dzisiaj też nie brakuje takich różnych fałszywych orędzi, które rzekomo pochodzą od Pana Jezusa i one właśnie tylko są wielkimi litaniami kar, które Bóg zsyła na ludzkość za najdrobniejsze jakieś ludzkie potknięcia, bez żadnego odniesienia do Jego miłosierdzia. To na pewno od Pana Boga takie orędzia nie pochodzą. Także nie będę mówił konkretnie o które, bo się znowu na tankowcy na mnie rzucą. Także no właśnie. I kolejne, co chciałbym przeczytać w związku z tym, co pisze papież.
Do tych trudności, które pojawiły się w czasie biskupa Cypriana, należy dołączyć jeszcze ciężką epidemię dżumy, która wstrząsnęła Afryką i postawiła niepokojące pytania natury teologicznej, zarówno wewnątrz wspólnoty chrześcijańskiej, jak i konfrontacji z poganami. Należy pamiętać także o sporze między Cyprianem a biskupem Rzymu Stefanem dotyczącym ważności chrztu udzielanego poganom przez chrześcijan heretyków. A więc i oni mieli swoje epidemie dżumy i one również powodowały, że ludzie zadawali sobie pytanie, czy ten Bóg jest? Gdyby był, to by nie było tych chorób. Ludzie by nie umierali w takich wielkich cierpieniach. I to w tych czasach również się pojawiało. Tę próbę udało się przejść dzięki takim postaciom jak Cyprian. Dalej, w tych rzeczywiście trudnych okolicznościach Cyprian pokazał swoją niezwykłą zdolność rządzenia. Był surowy, jednakże nie nieustępliwy wobec lapsji, umożliwiając im uzyskanie przebaczenia po wielkiej, przykładnej pokucie. Wobec Rzymu był stanowczy w obronie zdrowej tradycji kościoła afrykańskiego, był bardzo ludzki i przepełniony do głębi autentycznym duchem ewangelicznym w napominaniu chrześcijan, aby byli skłonni do braterskiej pomocy poganom podczas zaraz. A więc zostały też podkreślone jego cechy jako dobrego pasterza. Surowy, ale jednak miłosierny, potrafiący okazać głębokie ludzkie współczucie ludziom słabym, szczególnie właśnie tym, którzy potrzebowali tej pomocy z racji trudnych wydarzeń, które wówczas się pojawiały. I potem potrafił zachować właściwy umiar w przypominaniu wiernym, zbyt lękającym się o utratę życia i dóbr ziemskich, że dla nich prawdziwe życie i prawdziwe dobra nie są z tego świata. Był stanowczy w walce ze złymi zwyczajami oraz grzechami, które czyniły spustoszenie w życiu moralnym, zwłaszcza z chciwością. Więc dwie jego ważne cechy, umiar, ale też i wielka stanowczość, jeśli chodzi o walkę ze złem moralnym. Tak przeżywał swoje dni, pisał o nim diakon Poncjusz, gdy z rozkazu prokonsula niespodziewanie przyszedł do jego domu dowódca policji. W tym dniu święty biskup był aresztowany i po krótkim śledztwie odważnie stawił czoło męczeństwu pośród swego ludu. Cyprian napisał wiele traktatów i listów, zawsze związanych z jego posługą pasterską. Niezbyt skłonny do spekulacji teologicznej, pisał przede wszystkim dla zbudowania wspólnoty oraz dobrego zachowania się wiernych. Rzeczywiście temat Kościoła był mu bardzo drogi. Czynił rozróżnienie między Kościołem widzialnym, hierarchicznym, a Kościołem niewidzialnym, mistycznym, ale z naciskiem stwierdzał, że Kościół jest tylko jeden, zbudowany na Piotrze. Niestrudzenie powtarzał, że kto opuszcza katedrę piotrową, na której zbudowany jest kościół, łudzi się, że pozostanie w kościele. To tak to zdanie we mnie brzmi, bo niedawno prowadziłem rekolekcję w Kotłowie. To taka miejscowość w Wielkopolsce, gdzie doszło do pierwszego rozłamu na kościół rzymskokatolicki i polskokatolicki. I tam wielu ludzi do dziś jest przekonanych, że są w kościele chrystusowym, a według tego, co tutaj czytamy, no niestety nie. Odcinając się od Piotra, to niestety odcinają się też od Kościoła. Warto o tym pamiętać. I dalej mówi papież, niezbywalną charakterystyczną cechą Kościoła jest jedność, symbolizowana przez tunikę Chrystusa, która nie była szyta, ale tkana. Jedność, o której mówi, że znajduje swój fundament w Piotrze oraz swoją doskonałą realizację w Eucharystii. Napomina Cyprian, jeden jest Bóg, jeden Chrystus, jeden jest tylko Jego Kościół, jedna wiara, jeden lud chrześcijański, złączony w mocnej jedności przez spoiwo zgody. Nie można też rozdzielić tego, co stanowi jedno ze swej natury. Mówiliśmy o myśli dotyczącej Kościoła, jednakże nie można zapomnieć o nauczaniu Cypriana dotyczącego modlitwy. I mówi papież, osobiście bardzo cenię i kocham jego książkę na temat Ojcze Nasz, która pomogła mi lepiej zrozumieć i godniej odmawiać modlitwę pańską. Cyprian uczy, że to właśnie w Ojcze Nasz został dany chrześcijanom właściwy sposób modlenia się. Podkreśla, że ta modlitwa jest w liczbie mnogiej, aby ten, kto się modli, nie modlił się jedynie za siebie. Nasza modlitwa, pisze, jest publiczna i wspólnotowa. Gdy modlimy się, nie modlimy się tylko za jednego, ale za cały lud, gdyż z całym ludem jesteśmy jednością.
Dobrze, tam jeszcze jest trochę więcej, ale jak ktoś jest zainteresowany, to łatwo znajdzie, czy w internecie, czy gdziekolwiek indziej tą homilię papieża Benedykta. Jak wspomniałem, warto czytać pisma papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI. Są prawdziwą skarbnicą wiedzy na temat tego, jak żyli święci i gdzie czerpać wzorce. A więc te wzorce dzisiaj daje nam Kościół, kobiet idących za Jezusem i świętego Cypriana. Jeszcze święty Korneliusz dzisiaj jest wspominany i święty Bobola, tak dla porządku. Więc miejmy przed oczami to, że Jezus pyta i nas o naszą miłość, bo to od niej będzie zależała nasza świętość i to, jak przejdziemy przez różne próby w przyszłości. Zważmy też na to, jaka jest nasza miłość do Kościoła, do pasterzy Kościoła, pomimo różnych słabości, które się tam pojawiają, bo przecież są tylko ludźmi. Bo Kościół tworzymy my, wszyscy, grzeszni. A więc módlmy się do Ducha Świętego, aby nas umacniał właśnie tam, gdzie z jednej strony kochamy Chrystusa, ale ta druga noga trochę może być unurzana w bagnie tej krytyki, osądu i braku akceptacji dla tej ludzkiej strony Kościoła, która bywa ułomna i popełnia pomyłki. Obyśmy, modląc się do Ducha Świętego i zawierzając naszą wiarę Jezusowi Chrystusowi, trwali blisko Niego w miłości, w wierności i codziennie w duchu wdzięczności. Amen.